Witam Państwa bardzo serdecznie na naszej konferencji. Jest to prawdopodobnie ostatnia konferencja podsumowująca nasz program wyborczy, który przedstawialiśmy cały czas, ale również zaprezentujemy propozycje dla województwa świętokrzyskiego, o którym mało się mówiło. Co prawda są to wybory parlamentarne, ale jeżeli nie będziemy mieli dobrej drużyny, która będzie region świętokrzyski reprezentować w parlamencie, to nie oczekujmy, że w naszym województwie będzie lepiej. Nasza lista bezpartyjnych samorządowców jest to lista numer 1. Jest to lista złożona tylko i wyłącznie z mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Teraz oddaję głos kandydatce do Senatu z powiatu kieleckiego i z miasta Kielce, Katarzynie Słuchańskiej. Proszę. Dzień dobry. W tej kampanii wyborczej województwo świętokrzyskie zniknęło. Zniknęło z oczu polityków. PiS i Platforma oraz spółka skupili się na wzajemnej walce, nakręcaniu spirali agresji, sianiu nienawiści. Poznaliśmy wiele pomysłów, natomiast nie poznaliśmy jakiegokolwiek pomysłu na rozwój naszego regionu. Jako bezpartyjni samorządowcy wypełniamy tę lukę. Dziś prezentujemy kilka elementów szerokiego planu na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej województwa świętokrzyskiego. Wszyscy doskonale wiemy, że region świętokrzyski jest w tragicznej kondycji pod wieloma względami. Wielokrotnie o tym mówiliśmy. Ubywa nam mieszkańców. Młodzi uciekają do większych ośrodków miejskich. Brakuje nowoczesnych firm, a przede wszystkim dobrze płatnych miejsc pracy. Jesteśmy wykluczeni komunikacyjnie, pozbawieni szybkiego dostępu do głównych autostrad w Polsce. Kolej także kuleje. Można by tak w nieskończoność, ale zostawmy to. Pora na informacje. Tak, bo to co było, to było. Z tego należy oczywiście wnioskować, wyciągać wnioski na przyszłość. Po to jest właśnie ta historia, która uczy nas. A poproszę teraz Kamila Kamińskiego, aby przedstawił propozycję odnośnie terenu Wędzyciemi. Witam serdecznie. Szanowni Państwo, w przyszłym parlamencie priorytetem jest wsparcie i lobbying na rzecz naszego regionu świętokrzyskiego. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby tutaj w naszym regionie powstały nowe tereny inwestycyjne. Mamy taki plan, mamy tereny w Obicach, które wymagają ponad podziałami politycznymi pracy nas wszystkich na rzecz scalania tych terenów, ustalenia własności oraz inwestycji po to, aby powstała potężna strefa ekonomiczna. Oczywiście o korzyściach takiego projektu mówiliśmy już bardzo wiele. Taka strefa to są nowe miejsca pracy i olbrzymie przychody dla samorządów w podatkach. Jest szansa, aby ten projekt stał się kopernikańskim przełomem dla naszego regionu świętokrzyskiego i pchnął nas na wiele lat do przodu w rozwoju. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kamil, to znaczy tak, jeśli chodzi o tereny w Obicach, faktycznie, no to powinno być koło zamachowe naszego województwa, a zwróćcie Państwo uwagę, że 4 lata temu podczas kampanii wyborczej był, można powiedzieć, to leitmotiv dla naszego województwa świętokrzyskiego. A teraz nikt o tym poza nami tak naprawdę nie mówi. Dlaczego? No bo parlamentarzyści, którzy się dostali, którzy też startowali z listy i można powiedzieć działają w samorządach, nic w tym kierunku nie uczynili, bo de facto jesteśmy praktycznie w tym samym miejscu. Są drobne sygnały, drobne jaskółki płynące z Urzędu Marszałkowskiego, ale to naprawdę drobne sprawy. Proszę Państwa, Świętokrzyskie też jest od wielu lat, można powiedzieć, wykluczone komunikacyjnie. Przez nasze województwo nie przechodzi żadna autostrada. Oczywiście z sympatią przyjmujemy to, że rozbudowywana będzie droga S74, pierwsze przetargi za nami, ale do budowy i do uzupełnienia, że tak powiem, żebyśmy nie byli wykluczeni komunikacyjnie, droga daleka. Potrzebna jest również droga ekspresowa S73 czy 78. Skandaliczną sytuacją jest, za którą powinni się wstydzić wszyscy parlamentarzyści, to jest obecna sytuacja na kolei. Proszę Państwa, na kolei, koleją szybciej dojedziemy z Krakowa do Warszawy niż z Kielc do Warszawy. Przypomnę, że droga nie jest tej samej długości. Także na pewno trzeba również modernizować kolej w dużym tempie i myślę, że to jest wstydliwy temat. My się tym zajmiemy, my wiemy jak to zrobić i będziemy za tym lobować. Proszę teraz Tomasza Raczyńskiego, aby powiedział o środkach finansowych. Środki unijne są nam bardzo potrzebne, są bardzo potrzebne dla naszego regionu, dla województwa świętokrzyskiego. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać, bo ktoś nas zakłóca bardzo. Sabotaż. Okej. Obecna polityka rządu doprowadziła do bardzo napiętych i złych stosunków z Unią Europejską. Z tego też powodu, z powodu łamania praworządności i samorządności, te gigantyczne środki należne Polsce z Unii Europejskiej zostały zablokowane.
nowy rząd z udziałem bezpartyjnych samorządowców doprowadzi do tego, że stosunki z Unią Europejską są unormalizowane. I Unia odkręci ten kurek z ogromnymi miliardami złotych i wiele z nich, tych pieniędzy, środków wpłynie do naszego regionu. One są bardzo potrzebne dla pobudzenia przedsiębiorczości, dla rozwoju inwestycji, a my będziemy ciężko pracować, żeby jak największa ich ilość trafiła do naszego regionu, żeby zaplanowane inwestycje ruszyły, żeby duża część tych środków trafiała do polskich szpitali, do kieleckich szpitali, świętokrzyskich, żeby poziom życia, poziom obsługi medycznej w naszym regionie nie odbiegał tak znacząco od tego, co można uzyskać w innych województwach. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tomasz, no, środki finansowe wiadomo są potrzebne. Musimy patrzeć na Unię Europejską, musimy odblokować KPO, ale też nie za wszelką cenę. Przede wszystkim mamy też stawiać oczywiście na własną gospodarkę. Województwo Świętokrzyskie to nie tylko Kielce i powiat kielecki. Są z nami też, mamy też mocną reprezentację z Ponidzia. Poproszę teraz Macieja Gawina o kilka słów. Proszę bardzo. Proszę Państwa, Świętokrzyskie, to jak było powiedziane, mimo wszystko to nie tylko Kielce i miasta północy, to tak samo południe, Ponidzie, piękne Ponidzie, z bogactwem Świętokrzyskiego, czyli uzdrowiskami, czyli z naturalnymi wodami, siaczkami, siaczkowymi solankami, i te wody, ten potencjał jest do wykorzystania. Żeby go prawidłowo wykorzystać, potrzebne są środki, głównie europejskie, i odpowiedni program. My taki program mamy, żeby rozwijać południe województwa świętokrzyskiego, czyli tutaj akurat Ponidzie. Ważne jest tak samo wykorzystanie toru linii szerokiej linii kolejowej, która biegnie przez teren naszego województwa, i tutaj na terenie głównie Staszowa i Chmielnika chcemy tą linię tak samo wykorzystać do potrzeb tego, żeby nasze województwo się rozwijało. Także nie myślimy tylko o Kielcach, myślimy o całym województwie. Państwa głównie z Ponidzia, bo Ponidzie reprezentuję, zapraszam, ale również wszystko ze Świętokrzyskiego do wyborów i skończymy tę wojnę polską, czyli Platformy z PiS-em, głosujmy na bezpartyjnych samorządowych. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję bardzo, Macieju. Tak jak Państwo widzicie, no, województwo świętokrzyskie jest dość mocno zróżnicowane. Na pewno mamy wiele walorów, które powinniśmy wykorzystywać. No niestety dotychczas nie są one aż tak eksploatowane, jak winny być. A co najgorsze, okazują się niezbyt korzystne dla województwa świętokrzyskiego badania różnych instytutów, o którym powie Katarzyna Słowańska. Proszę bardzo. Te badania to jest chyba kwestia najważniejsza, bo ostatnio ukazał się raport Instytutu Sobieskiego. To jest think tank związany z PiS-em, z partią rządzącą. Pojawia się tam koncepcja korekty granic administracyjnych województw. Jedna z nich zakłada ograniczenie liczby województw do 12. Co za tym idzie? Likwidację województwa świętokrzyskiego. Bylibyśmy w jednym województwie z Lublinem i z Radomiem. To kolejne pomruki wychodzące z PiS lub okolic o planowanych zmianach na mapie administracyjnej Polski. Nie można bagatelizować tych sygnałów. Obroniliśmy nasze województwo w 1998 roku i obronimy je teraz. Nie ma naszej zgody na wykreślenie województwa świętokrzyskiego z mapy polskiej. Nasz cel to silne świętokrzyskie. Silne świętokrzyskie w normalnej Polsce. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja sugeruję, żeby nie głosować na tak zwanych spadochroniarzy. Nasza lista jest wypełniona samymi mieszkańcami województwa świętokrzyskiego. Jeśli bezpartyjni samorządowcy nie trafiają do Państwa z programem, to proszę wybrać innych kandydatów, ale tych, którzy tutaj są patriotami lokalnymi, tych, którzy tutaj się urodzili, tutaj mieszkają i tutaj z tym regionem są związani. Jeśli nie, to nie zdziwię się, że te czarne scenariusze dotyczące naszego województwa świętokrzyskiego również mogą się spełnić. Teraz będziemy kilka podsumowań. Proszę bardzo, Kamil Kamil. Szanowni Państwo, przedstawiam drużynę bezpartyjnych samorządowców. Znacie nas, mieliście okazję poznać nasz program, nasze założenia, poznać ludzi. Jest nas 32 osoby na liście do parlamentu, mamy kandydatów oczywiście do Senatu. Pełna lista, ludzi wszyscy związani są z regionem świętokrzyskim. Tutaj się urodziliśmy, tutaj się wychowaliśmy, tu pracujemy, tutaj uczą się i pracują nasze dzieci. Chcemy tu zostać. Walczymy o dobrobyt dla województwa świętokrzyskiego. Przed nami już za 2 dni wybory parlamentarne, kluczowe. Oczywiście każde są bardzo ważne, ale te są kluczowe, przełomowe, dlatego że nasze województwo, jak wiemy, umiarkowanie sobie radzi z rzeczywistością. My oczekujemy. Cały świat się rozwija, Europa się rozwija, Polska też się rozwija.
a nasz region no, mało dynamicznie ten wzrost się prezentuje. No, nie oczekujcie Państwo, że głosując wciąż na tych samych ludzi, otrzymamy inny efekt. Od 16 lat rządzi nami koalicja PO-PiS-u, a województwo świętokrzyskie pogrąża się w kryzysie. Podejmijcie świadomy wybór, apelujemy o to, to są bardzo ważne wybory. Macie Państwo dzisiaj naprawdę zdrową, mocną alternatywę w postaci bezpartyjnych samorządowców. Dziękuję bardzo. Dziękuję Kamil bardzo. Kamil powiedział, że od 16 lat mamy tą wojnę taką, która ten popis. Ale tak naprawdę wojna trwa już 18 lat. Ja przypomnę Państwu, proszę sobie zwrócić uwagę, to pewnie w notkach prasowych, w internecie nic nie ginie, jak zarówno Kaczyński, jak i Tusk w 2005 roku przed wyborami obiecywali, żeby głosować. W zasadzie nie ma znaczenia na kogo, czy na Platformę, czy na PiS, bo oni tak razem stworzą rząd. Tego z rządu nie stworzyli. I ta wojna polsko-polska trwa już 18 lat, jest pełnoletnia, można powiedzieć. Niektóre dzieci, młodzież, większość młodzieży nie pamięta, jak wyglądała debata w Polsce publiczna, jak wyglądały obrady Sejmu. My, bezpartyjni samorządowcy, chcemy przywrócić normalną Polskę, normalną, demokratyczną, bezpieczną, tolerancyjną Polskę, w której politycy skupią się na ciężkiej pracy, a nie na takich waśniach i wojenkach. Jeśli mamy kończyć tę wojnę polsko-polską, to niekiedy, kiedy jak nie teraz. Teraz mamy konflikt z Unią Europejską, mamy przede wszystkim duże zagrożenie ze Wschodem. Naprawdę czas na podanie sobie ręki, siąść do stołu i iść dalej do przodu, a nie ciągłe podkładanie nóg. Normalna Polska według bezpartyjnych samorządowców to zerowy PIT, to bezpłatne i zdrowe obiady dla dzieci w szkołach, to likwidacja kolejek do lekarzy, a także bezpłatna komunikacja miejska i regionalna kolejowa. Proszę bardzo, Katarzyna, Państwa jeszcze tytułem podsumowania. Bezpartyjni samorządowcy są jedyną wiarygodną alternatywą dla duopolu PO-PiS. W ostatnim ogólnopolskim sondażu według Instytutu Badawczego IPC osiągnęliśmy 5,3% w całej Polsce. Jeszcze lepiej sytuacja przedstawia się w regionach. W Świętokrzyskim 2,5%, na Dolnym Śląsku 8,5%. Jesteśmy blisko Polaków, lokalnie, tu, w samorządach. Jesteśmy otwarci na współpracę z każdym środowiskiem. Wiemy przecież, że w samorządach wojewódzkich, miejskich jest nawet po 5-6 komitetów i my pokazaliśmy, że potrafimy współpracować z każdym. Na Dolnym Śląsku współpracujemy z PiS-em, w Lubuskim współpracujemy z Koalicją Obywatelską oraz z SLD, u nas w Kielcach z PSL-em. My potrafimy współpracować, potrafimy dla dobra mieszkańców nawiązać dialog oraz podejmować projekty uchwał zgodnych z wolą mieszkańców. Tak się buduje normalną Polskę, nie poprzez ciągły konflikt i nie poprzez polaryzowanie sceny politycznej. W wielu miastach i powiatach funkcjonujemy w różnych koalicjach, w Ciechanowie z PSL-em, w powiecie pruszkowskim z koalicją. My dajemy nadzieję na koniec wojny polskiej, polsko-polskiej i na normalną Polskę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To ja już zupełnie na koniec, jeśli nie będzie oczywiście pytań. Tak, to proszę Państwa, również uzupełniająco, w Mazowieckim również współpracujemy z PSL-em i Koalicją Obywatelską. Jedni z Koalicji Obywatelskiej próbują nas stygmatyzować i wrzucać w ramiona PiS-u, drudzy z PiS-u wrzucają nas w ramionach Koalicji Obywatelskiej. A prawda jest taka, że my nie współpracujemy dla stołków, tylko współpracujemy dla spraw, dla tych, żeby lokalnie poprawiać codziennie komfort życia naszych mieszkańców. Proszę Państwa, idźcie do wyborów. Zapraszam, zachęcam wszystkich do udziału w wyborach. Jest na kogo głosować, są bezpartyjni samorządowcy, lista numer jeden. Nie marnujcie głosu, nie wybierajcie tych samych, którzy już przez ileś lat, a te kilkanaście, zwłaszcza 18, pokazało, że niezbyt dobrze rządzą. Pokazali, w jaki sposób województwo świętokrzyskie się rozwija, w zasadzie się nie rozwija, bo można powiedzieć, małymi postępami idziemy do przodu, ale popatrzmy, jak inne, my idziemy pieszo, a inni już jeżdżą samochodami albo latają samolotami. Także jest na kogo głosować, zapraszam Państwa do głosowania na bezpartyjnych samorządowców, lista numer jeden. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, jeśli są jakieś pytania. Wyczerpaliśmy. Dziękuję Państwu bardzo.